Za nami kolejny tydzień jesiennej edycji Ligi Redbox w stolicy Górnego Śląska. W zeszłym tygodniu oglądaliśmy wiele emocjonujących pojedynków, porażek faworytów i nieoczekiwanych zwycięstw ekip skazywanych na porażkę. Wszystkie te niespotykane wydarzenia dodają kolorytu poszczególnym ligom, każdą z nich czyniąc wyjątkową. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego, trzeciego już odcinka programu Liga Redbox Gra. Kolejne pytanie konkursowe brzmi: proszę podać liczbę meczów, w których ukarany czerwoną kartką zawodnik nie może wziąć udziału, gdy przerwie realną szansę na zdobycie bramki. Innymi słowy, akcję ratunkową. Odpowiedzi prosimy nadsyłać do soboty na maila ligiśląsk@redbox.pl. Losowanie nagrody odbędzie się w salonie piłkarskim Adidas Football przy ulicy Bukowej 1 w poniedziałek o godzinie 12. W efektownym stylu rozgrywki w najwyższej klasie rozgrywkowej rozpoczęli zawodnicy Ratusza Katowice. Wzmocnieni m.in. Szymonem Pasko, z miejsca stają się jednym z głównych faworytów w walce o czołowe miejsca na koniec rozgrywek. Patrząc na skład, jedynym znakiem zapytania stojącym przed urzędnikami jest to, jak poradzą sobie z permanentnymi kłopotami kadrowymi, które co sezon nawiedzają tę drużynę. W meczu ze Starskim nie pozostawili cienia złudzeń, kto jest lepszy. Nie mogło być inaczej, skoro sam Pasko trafił w tym meczu aż 9-krotnie. Ostateczny wynik 14-7 dla Ratusza. Magazyn ligowy, Liga Gra. Panowie, derby dzisiaj. Derby. Nasza spółdzielnia może być niezadowolona, jeśli nie wygramy tego meczu. Więc spinamy się na maksa i jedziemy jeszcze. Jest 2-1. Gramy dobrze. Bramkarz troszkę nam zawalił dwie bramki, ale pozbieramy się. Też miałem swoje sytuacje, było, będzie dobrze. Jest jeszcze druga połowa. No jest, właśnie tak jak mówię. No. Ściskamy zęby i jedziemy do końca. Nie ma czasu, dziękuję, gramy. Dzięki bardzo. W zeszłym tygodniu podniósł się po porażce z Hunger Budym mistrz ubiegłego sezonu najwyższej klasy rozgrywkowej SM Górnik Kuchocinie. Pomimo zdobycia 3 punktów w starciu z SM Silesia, gra Sosnowskiego i spółki nie rzuca na kolana. Znajdujący się w dole tabeli, walczący chyba tylko o utrzymanie w tym sezonie Beniaminek, przez całe spotkanie był równorzędnym rywalem dla gwiazd Górnika. Niebywała ambicja graczy Silesii ostatecznie nie wystarczyła do zdobycia punktów, a jedynie do zniwelowania, po 2 golach w samej końcówce Mrugały i Magiery, prowadzenia faworyta do 1 bramki. Ostateczny rezultat 6-5 dla SM Górnik Kokociniec. Panowie, 2-2 jest. Ciężko idzie. Bardzo ciężko. Ostatnia porażka. Dzisiaj się zamierzacie zrehabilitować? Tak. Zamierzamy się zrehabilitować, ale na razie ciężko to idzie. Początek był bardzo dobry, wygrywaliśmy 2-0, ale coś się zacięło. Dzisiaj gracie bez swojego kolegi, który jest kontuzjowany, bez Pawła. Przydałby się pewno na boisku, tak, co? Tak, przydałby się. Jak pan myśli, wygracie? Wygramy. Lokalne derby, można tak powiedzieć. Tak. Koledzy też są z naszego osiedla. Taka podwójna mobilizacja. Chłopaki w przerwie mówili, że się zacisną zęby i będą grać. No, po ostatnich wynikach widać właśnie, że chłopaki na dzisiejszy mecz się zmobilizowali. No to nic, życzymy powodzenia i wygramy. Dziękuję. Dzięki bardzo. Nie zwalnia tempa lider Ekstraligi Hunger Bud, który w zeszłym tygodniu okazał się lepszy od reprezentantów szczakowej SWA. O krok za nimi znajduje się po zdemolowaniu wicemistrza Rajs zespół Forda Nowy Dwór Bytom. Uwagę zwrócić należy na wzmocniony zespół Ratusza Katowice,
który powinien być znaczącą siłą w najwyższej klasie rozgrywkowej. Niesamowicie wyrównany pojedynek miał miejsce w piątek, kiedy to w pierwszej lidze grupie A spotkały się ekipy Kamikadze i Old Boys z Zabrze. Żadna z drużyn nie zdołała w pierwszej połowie przejąć inicjatywy, z tego powodu po bramkach Remigiusza, Sochy i Ryszarda Owczarka był remis 1-1. Podobny przebieg miało również i drugie 25 minut. Lepiej tę część gry zaczęli Zabrzanie, którzy dzięki Arkadiuszowi Ciachowi wyszli na prowadzenie 2-1. Ostatecznie 5 minut zabrakło Old Boysom do zdobycia w tym meczu pełnej puli. Ambitnie walczący o co najmniej remis gracze Kamikadze dopięli swego na 5 minut przed końcem dzięki bramce Artura Gordereckiego ustalającej wynik meczu na 2-2. Czwartą wygraną w szóstym meczu sezonu odnieśli zawodnicy tyskich browarów książęcych KP Tychy, którzy okazali się lepsi od Mejdy pokonując ją 4-1. Już pierwsza połowa zakończona wynikiem 2-0 pod dyktando Tyszan, którzy w pełni kontrolowali przebieg gry, nie pozwalając rozwinąć skrzydeł młodym zawodnikom rywala. Gol kontaktowy na początku drugich 25 minut Przemysława Janika dał jeszcze nadzieję Mejwie na korzystny rezultat, lecz kolejne bramki Grzegorza Krząścika, a także Sebastiana Kornasa nie pozostawiły cienia wątpliwości, która drużyna sięgnie tego wieczora po 3 oczka. Dwanaście punktów w 6 meczach zdobył do tej pory lider pierwszej ligi grupy A, zespół tyskich browarów książęcych. Tuż za nimi z 9 oczkami znajdują się Tricolore Pizza, Lions United oraz Salt Blood. Najlepszą pozycję wyjściową z całej tej trójki mają gracze Stauzena, którzy nie stracili jak dotąd żadnego punktu. Po raz kolejny cienia wątpliwości, kto rozdaje karty w pierwszej lidze grupie B, nie pozostawia Dąbów. W meczu z czołową ekipą tej grupy GLS Poland pokazał on wszystkie te atuty, z których nie od dziś jest znany w środowisku ligi Redbox, czyli poukładanej obrony i doskonałej gry taktycznej niwelującej wszystkie atuty przeciwników. Wszystko rozpoczęło się jednak po myśli rywali, którzy po golu Krzysztofa Majerowskiego prowadzili 1-0. Nie utrzymali tego prowadzenia jednak długo, gdyż już do przerwy Dąbów prowadził 2-1, w drugich 25 minutach w pełni kontrolując przebieg wydarzeń. Ostatecznie po hat-tricku Łukasza Kluby 3 punkty idą na konto podopiecznych Artura Półkoszka po wygranej 6-2. Popisowa partia lidera Marka Drzyzgi i jego 4 bramki zapewniły 13 drugą wygraną w sezonie. Po pierwszych 25 minutach w pojedynku z Normą Katowice był remis 2-2, lecz druga odsłona to już zdecydowana przewaga Drzyzgi i spółki. 4 bramki zdobyte, tylko jedna stracona, nie pozostawiły złudzeń przeciwnikowi, kto jest lepszy. 13 wygrywa 6-3 i z 6 punktami w 3 meczach znajduje się w środkowej części tabeli. Magazyn ligowy Liga Gravitam. Panowie, pierwszy raz w pierwszej lidze. Która liga trudniejsza, druga czy pierwsza? We wszystkich jest tak samo ciężko. Tak wyrównane rozgrywki, że nie ma łatwo, ciężko.
dzisiejszy mecz z Normą, wychodzicie na prowadzenie co chwilę. No, jakoś się udaje trochę w obronie. Nie gramy dzisiaj dobrze, no ale staramy się z przodu nadrobić. Bramka była pierwszej klasy, Stadiony Świata. Widziałem tam w okienko z lewej nogi. A dziękuję. No, staram się uderzać w każdej pozycji, co wpada, to wpada. Jakie plany na pierwszą ligę? Będziecie się starali, nie wiem, grać o awans do Ekstraklasy, czy może o utrzymanie? No, awans zawsze walczymy. No, prognozą takie, że chyba będzie środek tabeli, ale postaram się o awans, o jakieś niespodzianki. Czyli stopniowo do przodu, powolutku. Dokładnie, stopniowo do przodu. Życzymy powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dzień dobry, magazyn ligowy Liga Gra. Dzień dobry. Wierny kibic trzynastki. Wierny kibic, nie da się ukryć, tak jest. Proszę powiedzieć, zawsze tak na mecze pan przyjeżdża, jak drużyna gra? Pierwszy raz w pierwszej lidze? Pierwszy raz w pierwszej lidze, w zeszłym roku w drugiej lidze, w zeszłym sezonie, a sezon jeszcze wcześniej w trzeciej. Także taki awans dość szybki. Zawsze po meczu jakieś rozmowy, analizy? No raczej nerwowo w trakcie meczu. A później, potem to już raczej na spokojnie. To już spokojnie, tak. Nic, to życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Aż 8 meczy rozegrał do tej pory mający najwięcej punktów w grupie B pierwszej ligi zespół Atki. Jednak najsilniejsze na dzień dzisiejszy wydają się zespoły, które wygrały jak dotąd wszystkie swoje 3 mecze tego sezonu, czyli WSD Rudkol Katowice i Dombud Team. Z wysokiego C poprzedni tydzień rozpoczęli przedstawiciele drugiej ligi grupy A Bonito Murcki. W poniedziałek, bez najmniejszych problemów 11-1 pokonali oni zawodników Śląska Katowice. Aż 6 bramek w tamtym meczu zdobył najskuteczniejszy snajper tej drużyny w poprzednich rozgrywkach Adrian Gałdecki. Wysoka wygrana ze Śląskiem była drugą w obecnych rozgrywkach, lecz w piątek wymagania dla graczy z Murcek miały być zdecydowanie wyższe, gdyż na drodze stanąć im miał zdeterminowany kiepskim początkiem rozgrywek zespół Bobrek Team. Za dużego kalibru niespodziankę należy uznać wygraną zawodników Bobrek Team nad faworytem drugiej ligi grupy A Bonito Murcki. Dość powiedzieć, że dla Bytomian było to pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach po 2 remisach i porażce w poprzednim meczu z Orzapa Team. Pierwsza połowa piątkowego starcia bezbarwna z naciskiem na grę defensywną. Dopiero w drugiej odsłonie oglądaliśmy bramę. Strzelanie otworzył dla Bonito Adrian Gałdecki. Niestety dla gracza z Murcek były to dobre, złego początki, gdyż kolejne 3 bramki były dziełem przeciwników. Kontaktowego gola na 3-2 ponownie zdobył Gałdecki, lecz do wyrównania nie doszło. Doskonale prezentujący się tego wieczora Bytomianie ponownie odskoczyli rywalom, do końca meczu w pełni kontrolując przebieg wydarzeń na Rapidzie. 3 gole w tym niespodziewanym zwycięstwie 6-3 zdobył Roman Luczak, dla którego były to pierwsze trafienia w tym sezonie. Niesamowity ścisk obserwujemy w czołówce drugiej ligi grupy A. Bardzo ciężko na dzień dzisiejszy wskazać faworyta, gdyż nawet przedsezonowy pewniak do tytułu Bonito Murcki przegrało w piątek pojedynek z odradzającymi się graczami Bobrek Team. Może obecny tydzień wykrystalizuje nam faworytów do walki o podium na koniec rozgrywek? Drugą wygraną z rzędu odniosła w piątek ekipa grupy B drugiej ligi, FC Intercity, która okazała się lepsza od będących na początku sezonu w przeciętnej dyspozycji zawodników Finimondo. Już do przerwy podopieczni Macieja Czaplińskiego prowadzili 4-0, na początku drugich 25 minut zdobywając 5. bramkę. Dopiero przy wyniku 0-5 przebudzili się gracze Finimondo, którzy dość szybko zdobyli 2 bramki. Niestety było to wszystko, na co było ich stać tego wieczora. Do końca meczu trafiali już tylko przeciwnicy, którzy ostatecznie sięgli po 3 punkty dzięki efektownej wygranej 11-2.
dalszym ciągu na czele drugiej ligi grupy B znajdują się drużyny FC Szacun Pap i Aurolandu. Tuż za nimi czai się niepokonany ESAP, który w ubiegłym tygodniu wysoko pokonał Artham. Pierwsze punkty w historii swoich występów w Redboxie zanotowała po pokonaniu RR Projekt Ekipa Wyzwolenia. Efektownie sezon rozpoczął powracający do ligi Redbox Estonin. Dopiero dwa tygodnie temu ta drużyna zdecydowała się ponownie wystartować w rozgrywkach, co przełożyło się na to, że poniedziałkowy mecz z Altą Silesia był dopiero ich pierwszym w sezonie jesień 2012. Problemy organizacyjne nie wpłynęły jednak na formę poszczególnych zawodników, którzy aż 13-krotnie pokonali bramkarza Alty. Cztery bramki w tym spotkaniu zdobył Tomasz Orlik, którego skutecznie wspierali zdobywcy dwóch bramek Mateusz Orlik, Stanisław Jaworski oraz Łukasz Marciniak. Dwa gole dla pokonanych zdobył ich kapitan Marceli Potępa, jednego dołożył trafiający w każdym meczu Łukasz Flisiak. Pierwsze bramki w rozgrywkach trzeciej ligi zdobył w piątek debiutant w Redboxie zespół Tauron Ciepło. Niestety nie dały im one choćby punktu, gdyż fenomenalny występ w barwach przeciwników Alty Silesii zanotował Łukasz Flisiak. To on jako jedyny zdobył bramkę w pierwszej połowie, stąd wynik 1-0 dla Alty. Gdy na początku drugich 25 minut Tauron dzięki Joachimowi Lesikowi i Krzysztofowi Gałzy wyszedł na prowadzenie 2-1, wydawało się, że jest on w stanie zdobyć pierwsze punkty w tym sezonie. I pewnie tak by się ostatecznie stało, gdyby nie bohater spotkania Flisiak, który najpierw wyrównał, gdy chwilę później zdobył ciężką bramkę ustalającą wynik tego dramatycznego pojedynku na 3-2 dla Alty. Kroczący od wygranej do wygranej eksperci kosztowy w dalszym ciągu liderują trzeciej lidze. Tuż za nimi, z trzema wygranymi i remisem, czają się zawodnicy X-Team Ruda Śląska. Jedynie Tauron Ciepło nie zdobyło jak do tej pory żadnego punktu, przegrywając wszystkie swoje dotychczasowe 5 spotkań. Adrian Weiss, Ratusz Team Katowice. Jeden z najjaśniejszych punktów swojego zespołu w obu zeszłotygodniowych starciach w Ekstralidze. Dwie wygrane Ratusza nie byłyby możliwe, gdyby nie wysoka forma ich bramkarza, który dodatkowo wpisał się na listę strzelców w pojedynku z Alanem Katowice. Roman Luczak, Bobrek Team. Trzy bramki w piątkowym starciu z faworytem drugiej ligi grupy A Bonito Murcki pozwoliły jego zespołowi sprawić ogromną niespodziankę, a także odnieść pierwszą wygraną w obecnych rozgrywkach. Norbert Dziwosz, ESAP Katowice. Parujący po obu stronach boiska zawodnik idącego od zwycięstwa do zwycięstwa w drugiej lidze grupie B ESAB-u zaliczył w zeszłym tygodniu kolejny bardzo dobry występ. Jego trzy zdobyte bramki i wszędobylność w meczu z Artkamem pozwoliły przełamać podopiecznych Artura Wojciechowskiego i ostatecznie wywalczyć kolejne 3 punkty. Łukasz Kluba, Dąbut. Jeden z najważniejszych trybików maszyny, która rozjeżdża kolejnych rywali w pierwszej lidze grupie B. W zeszłotygodniowym meczu czołowych ekip tej grupy z GLS Poland Kluba popisał się hat-trickiem, podcinając skrzydła rywalom i ostatecznie przyczyniając się w największym stopniu do wygranej jego drużyny 6-2. Sebastian Wrzeszcz, Wyzwolenie. Główny aktor historycznego pierwszego zwycięstwa swojej drużyny w historii jej występu w Redboxie. Jego cztery bramki w meczu z RR Projekt, a także bardzo mądra, inteligentna i efektywna gra w ataku w największym stopniu przyczyniły się do wygranej 7-3. Patryk Nocuń, United LTPAK.pl. Po pierwszej połowie czwartkowego starcia Soul Blast nikt nie spodziewał się, że United są w stanie zdobyć chociaż punkt. Podopieczni Zdzisława Skupienia nie złamali się jednak i w ciągu drugich 25 minut odwrócili przebieg meczu, głównie dzięki świetnej grze Nocunia, wygrywając rzutem na taśmę 4-3.